Cześć. Będziemy dzisiaj omawiać sobie Pumę Clyde'y. Jeśli dobrze to widzicie. Pierwsze buty Pumy na tym kanale. Ale z okazji tego, że młody nauczył się montować, kliknijcie w subskrypcję i dzwoneczek. Bęc! I zostawcie lajka i komentarz pod tym filmem. Młodym, ile nawstawiasz się, to się w głowie nie mieści. Dobra. Przechodząc do butów. Nigdy nie miałem butów, żadnych, serio, nigdy. Przez całe życie nie miałem żadnych butów Pumy. Nic. Na stówę. Miałem Reeboki, Adidasy, Nike. Teraz mam jeszcze Under Armoury, Piki, ale nigdy, ja nawet do chodzenia nie miałem Pumy. Nigdy nie miałem Pumy Ferrari. Wiem, to moja strata, ale no cóż. Dobra, otwórzmy te buciki. Jak widzicie, dziewicze. Nie wiem, czy u góry pudełko jest trochę zniszczone. No ale no nic na to nie poradzę. Buty są kupione w ciekawej cenie promocyjnej. I tak, jeśli chodzi o same buciwo, napchali papierku do drugiego buta również. Pudełku. Możemy podziękować. Jest przyzwoite. Buty. Na pewno trzeba powiedzieć, że podeszwa jest dość gruba. Naprawdę. Będę się przebijać jakieś zdjęcia, przebitki on fit, ale no i wydaje się dość twarda ta guma. Więc to mogą być dobre buty outdoorowo. Choć nie jestem pewien. System sznurowania. Buty ogólnie są skarpetą jednolitą. Jeśli chodzi o amortyzację, mamy tu połączenie i teraz przepraszam, ale wspomogę się, bo te nazwy są dla mnie kompletnie nowe. NRGE to jest system kulek takich wspomagających amortyzację, coś jak w Boost u Adidasa, te pianki. I w dodatku jeszcze pianka w podeszwie Ignit. Więc tak, kompletnie nowe systemy dla mnie, nigdy nic nie ogarniałem w tym Adidasie. I tak, ten pasek również jest wzmocnieniem. Ten pasek też ma swoją nazwę. Puma Force Strip. Powiem wam, że materiał, jest to jakaś siatka. Za cholewka, to jest siatki z syntetycznej. Tak jest napisane na stronie. Jeśli chodzi o Achillesa, bo jest strasznie, jak wiecie, na to patrzę. Tutaj pięta ładnie się powinna zapadać i powinno być git tu nad i po bokach są poduszeczki. Jeśli chodzi o zakładanie, przypominają mi bardzo Crazy Explosive 2017. Ja je miałem w kolekcji Andrew Wiggins, ale mi umarły. No serio, to jeden z niewielu butów, które naprawdę padły. Już ich nie mam. Designowo, no klasyczna Puma. Wizualnie niczym nie porywają, ale dla mnie powiem, że taki clean, ładny wygląd. Pozdrawiam chłopaków z CNBA, będzie nam do czarno-białych strojów pasować. Bucik, zdecydowanie. No i jestem mega zdziwiony grubością podeszwy. No, jest bardzo gruba. Jakbym miał buty na koturnie. W życiu takich nie widziałem. Jestem bardzo ciekaw i bardzo chcę je testować. Z okazji tego, że już... Kurczę. To jest problem wypowiadania się w takich rzeczach. Ponieważ ja to nagrywam, a nie wiem kiedy to wrzucę, ponieważ nagrywam materiały trochę do przodu. I to tak, powiedzmy, kiedy to nagrywam, jest
dzień czwartek, któryś tam kwietnia, i premier w poniedziałek zniósł zakaz wychodzenia w celach rekreacyjnych, więc chodzę sobie porzucać i uwierzcie mi, żeby przetestować i nadrobić te zaległości, to ja potrafię wychodzić na kosza na kilka godzin dziennie, żeby tylko o to przerobić. I powiem wam, że surowo lecą te stykery witnessów i innych butów, więc wszystko co się da. No, a wracając do pum. Pierwszy rzut oka dla mnie Kozak. Mega mi się podobają, bardzo clean look. Nie przepadam zazwyczaj za takimi zwykłymi butami, ale te naprawdę dla mnie są ładne i dorwane w bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. W takim razie do zobaczenia, na razie.